A jeżeli tego nie zrobi, to blady doprowadzi go do takiego stanu, że wcześniej czy później... Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, lato w pełni. Dzisiaj jest tutaj zielono, ale w 1944 roku, czy 1945 roku, w całej tej zieleni, gdzie jestem, umierali ludzie. Bo jestem na byłym terenie Arbeitslager Riese Wolfsberg, największego obozu pracy, gdzie więźniowie, bardzo blisko stąd, wykuwali tunele dla kwatery Hitlera, a nie jak niektórzy też twierdzą, badacze tematu, że budowali podziemne fabryki zbrojeniowe. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Audioteka. Chciałem Was zachęcić do Audioteki Klub. Jest aż 11 tysięcy materiałów, jeżeli chodzi o audiobooki, podcasty, w tym 15 tysięcy w stałej cenie. Mnie ostatnio bardzo zaciekawił audiobook Bolesława Dziewińskiego Z dna piekła. To opis, dramatyczny i wstrząsający opis więźnia, który był oczywiście więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi obozu koncentracyjnego Dora, gdzie więźniowie raz tylko wchodzili do podziemi i praktycznie aż do swojej śmierci, nawet i do wyzwolenia, nie wychodzili. Dlatego tytuł jak najbardziej adekwatny do tego, co działo się w Dorze, a Niemcy tam produkowali Wunderwaffe, rakiety balistyczne V2. A link do audiobooka, o którym Wam teraz opowiedziałem, znajdziecie w opisie pod filmem. I teraz zapraszam na odcinek. Prawdziwymi panami życia i śmierci w niemieckich obozach koncentracyjnych, w Arbeitslagrach, jak właśnie tutaj, ten Arbeitslager Wolfsberg, czyli obóz pracy na Włodarzu, nie byli tylko SS-mani, wartownicy SS czy komendant tego obozu. Byli także więźniowie funkcyjni, jak kapo, blokowy, sztubowy, lagerschreiber czy nawet pielęgniarz w obozowym rewirze. To oni często decydowali, kto jak długo przeżyje i jak tak naprawdę będzie w obozie funkcjonował. Czasami wystarczyło tylko i wyłącznie jakieś widzimisię, że więzień nie spodobał się panu blokowemu, sztubowemu bądź kapo i bardzo szybko kończył życie. To oni spędzali z więźniami prawie 24 godziny na dobę. SS-man nie spał przecież w bloku, gdzie spali więźniowie, ale sztubowy i blokowy spał. To oni okradali bezpośrednio więźniów z tych marnych racji żywnościowych i oni szykanowali ich niemiłosiernie. Na przykład, kiedy więzień pracował na mrozie, przeziębił pęcherz, w nocy się zmoczył, rano kapo sprawdził, że siennik jest mokry, wyciągał stołek i stołkiem zabijał takiego więźnia na miejscu. Pamiętam, kiedy Stanisław Grzesiuk opisywał postać blokowego Karla z Mauthausen. Opisywał go w sposób bardzo wyrazisty. Mówił, Karl, nasz blokowy, to było parszywe bydle. Mówił, że zęby wybili mu na gestapo, bo jest komunistą. Nie miał nic wspólnego z komunizmem, z socjalizmem, ani z jakimkolwiek miłosierdziem. Kiedy było zimno, wyganiał nas na zewnątrz z bloku. Kiedy było upał i gorąco, kazał nam w bloku siedzieć. Bardzo rzadko dawał nalewkę. Sam zjadał wszystko, albo też rozdawał swoim innym prominentom, szczególnie tym, którym, z których sobie upodobał, bo Karl był też zboczeńcem i zwyrodnialcem. Ale na przykład taki Antoni Gładysz, który opisuje wspomnienia z Grozrozem. Przeżyłem, mówi, wiele rzeczy. To był już 44 rok. W kacetach niemieckich byłem bardzo długo. Pamiętam sytuację, kiedy leżałem wycieńczony na rewirze. Obok mnie leżał więzień, Holender, który już rzęził. Po prostu umierał. Pewnego wieczora dotykam, zimny, nie żyje. Wołam sanitariusza, żeby go zabrał. Ja nie mam siły wstać. Sanitariusz bije mnie po twarzy niemiłosiernie i kopie. Powiedział, że on decyduje, kiedy zabrać trupa.
Przeżyłem wszystko, ale z trupem nie leżałem bardzo długo. Następny dzień przeleżałem z nim cały, on już zaczynał cuchnąć. Sanitariusz dopiero zabrał go po następnych 2 godzinach. Dlaczego? Dlatego, że przez cały dzień brał za niego jedzenie. Mniej więcej tak wyglądała praca więźniów przy budowie podziemi. Oczywiście pod nadzorem niemieckich inżynierów, kapo, czy też innych więźniów funkcyjnych. Pamiętam opowieść Szynkowskiego, bo tutaj jest obraz dość ciekawy. Jak kapo zawołał ich, aby takie 2 długie rury przenieśli do rowu melioracyjnego. I kiedy oni podeszli i wzięli te rury, to nie mieli siły ich podnieść. Jak ktoś waży 35-34 kilo, bo takie racje, żeby coś tutaj były, no to nie ma siły wykonywać tak ciężkiej pracy i dźwigać jakichś długich 2,5-metrowych rur. Kapo wyciągnął trzonek od kilofa i zaczął bić niemiłosiernie. I Szynkowski zobaczył, jak zza rogu baraku pojawił się SS-man. Potężny, wielki, olbrzym, mówi, że morda Frankensteina, tak cytował. Ten SS-man podszedł do nich i spojrzał na kapo i na tych więźniów. Jeden z nich już oddawał moc ze strachu, jak zobaczył takiego olbrzyma, i odrzucił ich dłońmi, wziął sam te 2 rury pod pachę i wrzucił do rowu. Kapo zdębiał, myślał, że SS-man ich zabije. SS-man nie zabił, może miał kaprys. Kapo pognał więźniów do przodu, a SS-man znikł i nigdy więcej go Szynkowski nie widział. Kapo wymierzali też bardzo krótką karę. Blokowy również ją wymierzał. Było to 25 batów na goły tyłek. Jeżeli więzień na przykład spóźnił się do komanda na apel, albo nie zrobił czegoś błahego, co w randze kapo, blokowego czy sztubowego było czymś, co musiał wykonywać zawsze, była kara 25 uderzeń właśnie na tyłek. Więzień na takim koźle był specjalnie rozłożony, miał wyciągnięte ręce, trzymali go i napięte pośladki gotowe były do uderzeń. 25 batów była to najmniejsza kara, dochodziło do 50 batów, ale wtedy to już nikt nie wytrzymywał. Więzień musiał liczyć po niemiecku uderzenia, jeżeli się pomylił, to na przykład na 14 czy 15 uderzeniu zaczynał liczenie od nowa, a ten, który bił z ironicznym uśmiechem, bardzo się cieszył, że może bić tego więźnia jeszcze więcej. Blokowy Blady, taki pseudonim. Ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście był blady na twarzy, czy też był blady ze złości, kiedy zabijał i mordował więźniów. Tego nie wie nikt, ale to, że był sadystą, arcysadystą i to, że poniżał więźniów przed śmiercią, pamiętają wszyscy, którzy przeżyli. Jeżeli blady zobaczył u więźnia złoty ząb, to oznaczało, że albo więzień pójdzie sam i ten ząb sobie wyrwie bądź wybije i przyniesie blademu, a jeżeli tego nie zrobi, to blady doprowadzi go do takiego stanu, że wcześniej czy później ten ząb na dłoni do pana blokowego przyniesie. Blady nienawidził więźniów, którzy mieli biegunkę, którzy zanieczyszczali prycze. Biegunka była skutkiem tego, co dostawali do jedzenia. A co to było za jedzenie? Spleśniały chleb, zjełczałe masło, czy też zepsuta marmolada. Do tego praca ponad siły i wszędzie ten wszędobylski strach, który panował w duszach i w umysłach tych ludzi. Jeżeli ktoś z nich zanieczyścił łóżko, a biegunki były krwawe, paskudne i pustoszyły organizm, więzień czasami nie miał czasu, nie zdążył wstać z trzeciej pryczy i przebiec przez cały blok, aby dojść do ustępu.
Były też momenty, że nie wolno było wchodzić do ustępu. Stały wiadra, które czasami Blady zabierał, czasami zostawiał. Wszystko zależało od pańskiego widzimisię. Jeżeli spotkał więźnia, który rzeczywiście zanieczyścił tę pryczę, to Blady ściąga go z pryczy, kładł go twarzą do sufitu, rozpinał oczywiście spodnie, oddawał na niego mocz, a potem kładł mu na grdykę trzonek od kilofa, balansował, no i dusił takiego człowieka na miejscu. Szesnastoletni węgierski Żyd Lajosz trafia na rampę latem 1944 roku, na lampę obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Kiedy wysiada z wagonu, policzkuje go polski kapo, uderza go w twarz siarczyście i mówi do niego niezrozumiałym językiem. Lajosz nie zna języka polskiego. Niemiecki coś niecoś. Dopiero później dowiaduje się od tego kapo przez tłumacza, że on uderzył go, aby wylać swoją frustrację. Frustrację na tym, że ci Węgrzy, czyli on właśnie, Lajosz, przyjechał tutaj jak baran na rzeź, że się nie bronili, że nie walczyli, że nie stawiali oporu, jakby nie wiedzieli, co Niemcy robią właśnie w okupowanym Polsce, w okupowanej Europie. My Polacy wiemy, mówi do niego. Zobacz, oni już od 40 roku zakładają getta, masakrują ludzi, a 44 rok to apogeum masakry na przykład właśnie Żydów węgierskich. Lajosz nie rozumie, płacze. Jest młodym chłopcem, ma 16 lat, ma piękne brązowe oczy. Rozpłakał się. Ten kapo spojrzał na niego i zrobiło mu się żal Lajosza. Powiedział przez tłumacza, słuchaj, dam ci dobrą radę. Tu jest machina zbrodni, tu jest fabryka morderstw. Jeżeli będzie okazja, musisz stąd wyjechać. A wyjechać można wtedy, aby zgłosić się jako specjalista do różnych innych mniejszych obozów. Czasami szukają. Przychodzi blokowy i szuka cieśli, szuka stolarzy i innych jeszcze specjalistycznych takich właśnie zawodów, no w głąb Rzeszy. Tylko pamiętaj, jak będzie to duży transport, 3000, 2500 ludzi, nie zapisuj się, bo to będzie transport do takiej samej fabryki śmierci, jak ta, gdzie jesteś tutaj. Jak będzie mały, 200, 300, jest szansa, że będzie to jakiś mały lager i jest szansa, że nie będzie to miejsce zagłady. Wtedy się zapisz. I to samo usłyszał ojciec Lajosza, Emil. Słuchali i po półtora miesiąca wszedł na blokowy i zapytał, czy są ludzie, którzy znają się na właśnie stolarstwie. Oni się zgłosili, a w ogóle nie mieli o tym pojęcia. I tak trafili do Arbeitslager Riese, Wistegeisdorf, a potem do Dornau. W podziemiach tu nie było obozu, ale oni też tutaj pracowali. Pod nadzorem oczywiście zwyrodnialców, bestii i ludzi bez sumień. Włodarz jest miejscem, gdzie od 2004 roku jest tablica. Tablica, która upamiętnia tych, którzy nigdy stąd nie wyszli, ale także tych, którzy byli tam w obozie, którzy byli na zewnątrz, pracowali przy betoniarkach, czy przy innych jeszcze pracach, które miały na celu zbudować ten gigantyczny podziemny kompleks dla III Rzeszy. Tablica jest w różnych językach, dlatego że tu pracowała praktycznie cała Europa. I ten znicz zawsze płonie tutaj ku pamięci tych, którzy tu zostali, ale ja dodam od siebie, że niech zawsze płonie jako potępienie dla tych, którzy mordowali i zabijali. Jak sami słyszeliście w naszych odcinkach, zawsze jest wybór, taki jaki był ludzki wybór. Więc ludzie, którzy dokonywali wyboru, są u nas pokazywani z białej i czarnej strony. Był kapo, który pomógł. Był też kapo w Rize, który pierwsze co zrobił po wyzwoleniu przez Rosjan właśnie tych lagrów, poszedł na grób masowy, gdzie wiedział,
gdzie są zakopani więźniowie, i urwał tam pierwsze polne, wiosenne kwiaty i na tym grobie je złożył. Proszę wyobrazić, ten kapo żył do 2015 roku w Wiedniu. Dowiedziałem się o tym dopiero w 2018 roku, kiedy poznałem Lajosza, więźnia węgierskiego z Budapesztu. Na sam koniec zachęcam Was do odsłuchania świetnej, naprawdę świetnej powieści w formie audiobooka Bolesława Dziewińskiego Z dna piekieł. Jest to opowieść, która naprawdę ścina z nóg i ukazuje bestialstwo hitlerowskich obozów koncentracyjnych w sposób naprawdę prawdziwy, dlatego że człowiek ten był, widział i przeżył te wszystkie dramatyczne sytuacje. Link do audiobooka znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że wspieracie nasz kanał, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych przygodach z historią. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Artur Chojecki, Gildorf K., Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kubra Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślęp. Ogromnie, naprawdę ogromnie Wam za to dziękujemy.